Pierwsze, co w ogóle rzuca się w oczy po odpaleniu tej produkcji, zanim jeszcze wnikniemy w tę jakże angażującą historię, to klimat i jakość. Jakość, która sprawia, że możemy się zastanawiać, czy to na pewno polska produkcja. Mamy tutaj tropy ze skandynawskiego kina noir, tropy bardzo, bardzo dobrze wykorzystane, które właśnie od samego początku rozbrzmiewają i to sprawia, że chcemy oglądać ten serial i oglądać i oglądać, a na początku mamy zaledwie dwa odcinki. Czy to w takim razie za być bardzo dobrego serialu? Zapraszam na materiał. Nie ukrywam, że trochę się bałam po krakowskich potworach odpalić kolejną polską produkcję. No, nie oszukujmy się. Tamta jest nawet nie przeciętna, tylko bardzo słaba. No i okej, okay, tutaj zanosiło się na serial zupełnie innego kalibru. Nie ma tutaj CGI, mamy do czynienia z kryminałem. Kryminałem, który już na zwiastunach wyglądał po prostu dobrze. Tam można było oczekiwać czegoś fajnego, ale już wiele elementów budziło spore wątpliwości. Tutaj nie, no ale polska produkcja różnie bywa. A tu bach, okazuje się, że pierwsze dwa odcinki zapowiadają naprawdę dobry serial, więc pomyślałam sobie, że zaprezentuję tutaj Moje pierwsze wrażenia, bo chciałabym oglądać znacznie więcej znacznie dłużej tę produkcję. Ja mam na imię Ola, a to jest właśnie mini recenzja, właśnie bardziej pierwsze wrażenia z dwóch pierwszych odcinków serialu Odwilż, który można oglądać w serwisie HBO Max. I jest to polska produkcja, polski serial kryminalny, który czerpie garściami ze skandynawskiego kina noir. Widzimy tutaj inspiracje klasykami, starymi produkcjami, ale też tymi nowszymi, jak na przykład Kasztier. To nowy ludzik, bo oto w centrum zainteresowania jest silna bohaterka. Silna bohaterka, trochę neurotyczna, z dużą traumą, która wpisuje się w ten cały schemat noir, ale to nie jest tak, że ona jest i klimat dookoła jest zupełnie inny. Nie. Tutaj twórcy bardzo dużą wagę przywiązują do szczegółów, przez co ta produkcja jest spójna, tempo jest spójne, więc dla mnie to jest bardzo duże zaskoczenie, że tutaj wiele elementów po prostu tak dobrze gra. No ale od początku odwilżką koncentruje się na losach Katarzyny Zawiei, w tej roli Katarzyna Wajda, która zmaga się z potężną traumą, bo okazuje się, że jej mąż, również policjant, umarł i ona utrzymuje, że został zamordowany. Natomiast prokuratura myśli zupełnie inaczej i wydaje oficjalne stanowisko już na początku pierwszego odcinka, że to było samobójstwo, sprawa jest umorzona, koniec tematu. Nie koniec tematu dla Katarzyny Zawiei, która oczywiście będzie przekładać swoje personalne problemy na sprawę Sprawę, którą dostanie. Sprawę, która początkowo wydaje się być prosta, bo oto dostają zgłoszenie do bezdomnego, który od dwóch dni leży na ławce i już nawet mógłby się zacząć rozkładać, ale to zaledwie początek, bo w związku z tym po nicy do kłębka docieramy do prawdziwej sprawy tego serialu, czyli morderstwa córki prokuratora w tej roli Bogusław Linda i okazuje się, że ta córka była jeszcze w ciąży, a przy ciele nie znaleziono dziecka I tylko Katarzyna Zawieja wierzy w to, że to dziecko żyje. Więc mamy tematykę trudną. Tematykę trudną i do tego nastrój, który też jest trudny, bo jest cały czas deszczowo, ciemno, ponuro, ale to nie jest tak właśnie jak w krakowskich potworach, że jest tak ciemno i nic nie widać. Nie, nic z tych rzeczy tutaj właśnie ta ciemność jest dookoła, a sylwetki twarzy naszych bohaterów rozbrzmiewają, są mocno kontrastowe. Jak to właśnie w tych najlepszych lub bardzo dobrych produkcjach kina noir, bo pierwsze dwa odcinki serialu Odwilż właśnie sprawiają takie wrażenie. Europejski kino pełną gębą. I nie przesadzam, bo nawet jeżeli chodzi o nagłośnienie, to jest dobrze. Włączyłam sobie napisy, tak pro forma, bo gdy mamy początkową sekwencję, no to trochę można nie dosłyszeć. Później jest znacznie lepiej i właściwie co jest dużym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o polskie produkcje, można oglądać ten serial bez napisów. Mam nadzieję, że ten trend zostanie utrzymany. Przede wszystkim chciałabym się skoncentrować na naszej głównej bohaterce, bardzo, bardzo dobrze wykreowanej i dobrze zagranej przez Katarzynę Wajdę, bo Zawieja, tak jak już wcześniej napomknęłam, jest taką typową bohaterką ze skandynawskiego kina noir, z kasztanowego ludzika, przypomina Tulin pod wieloma względami, między innymi pod tym, że sama wychowuje swoją córeczkę, pomaga jej ojciec, a właściwie... Teść w tym przypadku, który tak naprawdę spędza z dziewczynką znacznie więcej czasu niż ona, bo ona, bo Zawieja głównie poświęca się pracy, no i dziewczynka jest przez to trochę skrzywdzona, a Zawieja wie, że nie jest najlepszą matką, że nie dostałaby orderu matki roku, bo jej córeczka nie chce wstawać bez matki, i to dziadek dba o to, żeby miała bibułę, żeby mogła się czymś zająć, więc tutaj mamy te pierwsze podobieństwa. Dodatkowo Katarzyna Zawieje jest kompletnie skoncentrowana na pracy. Ona nie dojada, nie dosypia, a właściwie praktycznie czasami nie śpi. Snuje się jak cień. Dodatkowo dochodzą te jej zwyczaje. Nie będę tutaj zagłębiać się w szczegóły, żeby nikomu nie spoilerować, ale ma takie swoje małe dziwactwa neurotyczne. Dziwactwa, oczywiście to nie jest zabarwione pejoratywnie, ale bardzo charakterystyczne zachowania, które budują tę bohaterkę. Bohaterkę, która musi walczyć o swoje. Jesteśmy w XXI wieku i ona nadal jako kobieta Starszy aspirant, która ma partnera niższego stopniem musi pokazywać, że zasłużyła na to stanowisko, że to nie jest tak, że ona od tak wzięła się tutaj z przypadku, bo jej naczelnik nie wierzy jej instynktowi, uważa, że powinna wziąć urlop, że powinna sobie dać na wstrzymanie, bo to co przeżyła, przyszła na jej osąd sytuacji i faktycznie czasami nerwy jej puszczają i przekłada to wszystko, co działo się w jej życiu, co dzieje się w jej życiu na tę jakże skomplikowaną sprawę, sprawę, którą również może odbierać personalnie, bo chodzi o morderstwo młodej kobiety i dziecka, chociaż Katarzyna Zawieja nie wierzy, że to dziecko zostało zamordowane, tylko gdzieś tam jest i po nicce do kłębka próbuje rozwiązać tę zagadkę, w którą zamieszane jest mnóstwo osób i oczywiście przeszłość będzie dawała o sobie znać. Dodatkowo nasza protagonistka jest bardzo, bardzo silną kobietą. Ona nie boi się walczyć o swoje. Ona jest w trudnym świecie, świecie mężczyzn, a mimo wszystko potrafi wparować w butach, ubłoconych butach do filharmonii, mimo, że jej naczelnik kategorycznie powiedział, że wszyscy mają być w strojach galowych i się stawić i uśmiechać na tym wielkim wydarzeniu ku chwale policji, ale nie, ona w tym momencie zajmuje się sprawą i musi mu coś powiedzieć, musi ogłosić coś ważnego, bo właśnie wtedy wychodzi na jaw, że córka prokuratora została zamordowana. I to wszystko przy wtórze bardzo dobrej, dynamicznej muzyki. To w jaki sposób porusza się Katarzyna Zawieja, idealnie współgra z momentami na tym koncercie, więc szapoba dla twórców, bo ta sekwencja scen jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Nie wiem, jak to będzie z innymi bohaterami, bo nie dostali aż takiego pola manewru. Pojawia się Bogusław Linda, który tak mignął w paru scenach. Charakterystyczny, oczywiście zawsze. Ma coś za uszami, skrywa jakieś tajemnice, jakieś zatargi, które mogły wpłynąć na to, co się stało z jego córką, a być może on też bardziej sam jest w to zamieszany, ale nie za bardzo jesteśmy w stanie coś powiedzieć o tym, jaką będzie tutaj odgrywał rolę, bo nie ma go dużo w tych pierwszych dwóch odcinkach. Pojawia się też Fabijański, który odstaje od reszty. Aktorów nie tylko pod względem tego, że dialogi i momentami może nie są teatralne, ale czasami można by było je trochę lepiej skonstruować. Akurat Katarzyna Wajda, czyli partner dobrze sobie z nimi radzą i wypadają naturalnie i te więzi też przypominają historię ze skandynawskiego kina noir. Natomiast Familiański nie jest przekonujący w swojej roli przynajmniej nie jest w tych pierwszych dwóch odcinkach i trudno uwierzyć w to, co wierzy Katarzyna Zawieja. To na co chciałabym jeszcze zwrócić uwagę to tempo. Tempo dwóch pierwszych odcinków które jest trochę niespieszne. Trochę dostajemy szczecińskich kadrów, tych ładniejszych i tych znacznie mniej ładnych, tych brutalistycznych, tych, które pokazują szarość blokowisk, zamkniętych blokowisk, które nie tylko skrywają tajemnice, ale też wzbudzają niepokój, bo tak są tutaj zaprezentowane. A kadarzyna zawia jest integralną częścią tego wszystkiego w swoim stroju, jakże jednolitym, przyszarzonym, przyczernionym również. I to bardzo dobrze do siebie pasuje strach zajrzeć do kosza na śmieci, bo już w pierwszym odcinku mamy makabryczną scenę. No i właśnie, to niespieszne tempo, które pozwala nam poznać bohaterów, jest poprzecinane w sposób bardzo umiejętny właśnie takimi dynamicznymi albo sekwencjami pościgów, no poza drugim odcinkiem, bo trochę mi ta końcówka zazgrzytała, jeżeli chodzi o prezentację tego pościgu. Natomiast mamy też takie małe elementy podnoszące ciśnienie. Widza, co sprawia, że ten serial jest po prostu płynny, że Stopniowo przechodzimy od punktu A do punktu B i cały czas równomiernie jesteśmy utrzymywani przed ekranem. Nie ma tutaj takich momentów, że nagle nasz bohater patrzy w dal i rozkminia, co się dzieje dookoła i kamera najeżdża na niego stopniowo, stopniowo. Nie, tutaj mamy bardzo ładnie wyciągnięte postaci stła, stła jakże rozmytego, artystycznego momentami, ale nie tak za bardzo, co psułoby ten kryminalny nastrój, ten surowy, mocny klimat Mat. Więc chociaż to tempo jest momentami niespieszne, to jednak nie jest nudno. Nie jest tak, że chcemy wyłączyć ten serial, bo jest sekwencja scen przeciągnięta, bo ciągle jakieś bezsensowne dialogi. Nie, tutaj raczej w tych pierwszych dwóch odcinkach wszystko jest w punkt. A jeszcze dodatkowo dostajemy właśnie te szczecińskie kadry, głównie z drona, ale poza tymi blokowiskami mamy też filharmonię, a dużą rolę odgrywa tutaj Woda. Sam tytuł, Odwilż, Odwilż w życiu bohaterki, odwilż w znaczeniu metaforycznym, ale też odwilż, przejście właśnie z zimy do wiosny, odwilż, która odkrywa trupy, trupy właśnie te również materialne i ciało córki prokuratora również wyłania się z wody. I to w jaki sposób zaprezentowane są te kadry, też przywołuje skojarzenia czegoś z wyższej półki niż tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni bądź co bądź. Moim faworytem, jeżeli chodzi o te kwestie wizualne, jest sekwencja scen, gdy nasza główna bohaterka Przypomina sobie, że miała coś przywieźć córce i parkuje obok takiego ponurego sklepiku, ale takiego nawet trochę cyberpunkowego sklepiku, jakby on był w zupełnie innej rzeczywistości. I to też świetnie współgra z tym, jak nasza bohaterka jest zaprezentowana, bo Katarzyna Zawija jest tak między światami. Nadal jest jedną nogą, a nawet jedną i pół, bo nie pogodziła się ze śmiercią męża, nie pogodziła się z wyrokiem prokuratury, nadal świeżym wyrokiem prokuratury, ale z drugiej strony musi iść dalej, musi troszczyć się o swoją córeczkę, i przytłaczają to, że nie potrafi się nią zająć, bo cały czas myśli o innych sprawach i ma misję, a dodatkowo jeszcze ta kwestia morderstwa kobiety, która również mocno na nią oddziałuje i właśnie z takich małych elementów utkany jest ten serial. Serial, który zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, i mam wielką nadzieję, że to zostanie podtrzymane. Trochę się jedynie boję tego, w jaki sposób te wątki zostaną połączone, bo z tego co wiem, to przewidziane jest sześć odcinków i ma być to zamknięta historia, a tych wątków tutaj jest całkiem sporo, bo dotyczą właśnie prokuratora, dotyczą męża, naszej dynatki, dotyczą również zaszłości, z przeszłości, z historii naszych bohaterów i także samej protagonistki, która nie tylko nie może pogodzić się z tym, co się wydarzyło, co jest jak najbardziej naturalne, ale też wydaje się, że ktoś może dbać na jej życie, skoro tak skończył jej mąż. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tych pierwszych dwóch odcinków z su serialu odwisz, który można oglądać w serwisie HBO Max i czekam na więcej. Gdyby było więcej już teraz odcinków, no to bym mi pewnie oglądała, bo ten serial naprawdę wciąga i chcę się go oglądać i chce się poznać rozwiązanie tej sprawy. Mam nadzieję, że nie rozczarowujące, bo na razie tych tropów jest mnóstwo i trudno sobie to jakoś poskładać w całość i. Wydaje mi się, że momentami może to być trochę przekombinowane. Może się mylę, zobaczymy. Zakładam, że gdy wyjdzie szósty odcinek, to tutaj pojawi się taka bardziej pełnoprawna recenzja serialu Odwilż, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że ten serial utrzyma ten poziom, utrzyma dynamikę, tempo i po prostu mnie nie rozczaruje. I to by było wszystko ode mnie. Ja gorąco zachęcam do obejrzenia tego serialu, do zobaczenia, z czym to się je. No, nasza bohaterka nie dojada. Nawet jej partner śmieje się, że ty zawijasz jabłko, a jak ci ofer Oferuje orzeszki, to nie chcesz ich jeść, a jak jej oferuje te orzeszki, to okazuje się, że nie są słone i też jej nie pasują, no bo zdrowe jedzenie, no to tak średnia. Ale żarty na bok, bo to naprawdę dobra produkcja, dobry kryminał, który właśnie czerpie garściami ze skandynawskiego kina Noir, ale niczego nie udaje, bo mamy tutaj ten polski rys i to wszystko jest osadzone w polskich, jak najbardziej polskich realiach. Standardowo jestem ciekawa Waszych opinii, czy planujecie oglądać ten serial, czy już go oglądaliście, czy widzieliście właśnie te pierwsze dwa odcinki i co o tym wszystkim myślicie. A ja będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję tego kanału. Dzięki!